spółkę Spirosoft. Mamy godzinę czasu. Nasza prezentacja, właściwie prezentacja, którą mam, podzielona jest na cztery części. Na początku krótko przypomnę, bądź tym Państwu, którzy nas nie znają, opowiem przedstawię spółkę Spirosoft. Później powiem krótko o danych finansowych, odniosę się do bieżącej sytuacji na rynku, a na koniec opowiem o strategii. Po prezentacji będę miał czas na odpowiedzenie na Państwa pytanie, także jeżeli pojawi się jakieś pytanie w czasie prezentacji, to proszę je zapisywać w czacie. Dobrze, to kim jesteśmy, czym jest Spirosoft? Spirosoft to jest grupa firm oferujących tworzenie oprogramowania na zamówienie. Naszymi klientami w dużej mierze są firmy zagraniczne. Tutaj warte zaznaczenia jest to, że nasza relacja z takim klientem ma charakter długoterminowy, wieloletni, w którym obie strony inwestują bardzo dużo czasu. Nasz model biznesowy opiera się o dużą dywersyfikację branżową, dywersyfikację technologiczną oraz geograficzną. I to sprawia, że spółka bardzo dobrze odpowiada na pojawiające się obecnie na rynku ryzyka spowolnienia gospodarczego. Kilka kluczowych faktów. Rok do roku przychody spółki za pierwsze trzy kwartały wzrosły niemal o 100%, przekraczając w tym roku 230 milionów złotych. Zysk netto to niemal 20 milionów złotych w tym roku. Większość przychodów spółki pochodzi od klientów zagranicznych. Jeżeli są to klienci polscy, to w dużej mierze są to oddziały firm zagranicznych. Na koniec września mieliśmy 129 klientów i ta liczba nieustannie rośnie. Grupa jest firmą globalną, która posiada 14 biur na czterech kontynentach. Warte zaznaczenia jest to, że nasze akcje od początku roku rosły o 95%, to jest dane na wczoraj. Także widać, znajdujemy uznanie wśród inwestorów na rynku warszawskim. Nasz zespół na koniec września to 1344 osoby. Tak jak wspominałem, nasz model oparty jest o dywersyfikację sektorową, dywersyfikację biznesową. Naszych klientów dzielimy na kilka, nazwijmy to, wertykałów. Pierwszym z nich jest branża motoryzacyjna. Tutaj może przypomnę, a może ci Państwo, którzy nie śledzą naszych losów, to nie wiedzą. Jakieś dwa tygodnie temu informowaliśmy o podpisaniu bardzo ważnego dla nas kontraktu z firmą Magna Electronics, który zakłada rozbudowę naszego oddziału w Rumunii. Kolejnym sektorem biznesowym jest Employee Experience Education. Właściwie to możemy w jednym słowem powiedzieć, że to jest HR, czyli firmy z branży HR. Dalej mamy branżę finansową, branżę GIS, czyli systemy, firmy przetwarzające dane przestrzenne, branżę medyczną, przemysł 4.0 oraz robotykę. Tak jak mówiłem, 14 biur, tutaj mamy mapkę krajów i miejsc, w których jesteśmy obecni, 14 biur na czterech kontynentach. Na tym wykresie przedstawiamy, tutaj mamy wzrost zatrudnienia w podziale na poszczególne miesiące. Liczba osób zatrudnionych nieustannie nam rośnie. Mam też podsumowanie listopada. Za listopad to było już 55 nowo zatrudnionych osób, także to wygląda bardzo dobrze. Warte skomentowania jest tutaj ten skok między marcem a kwietniem. Jest to efekt pojawiania się w tych liczbach spółki Better Software Group, która dołączyła do grupy właśnie w tym okresie. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to już mówiłem króciutko o przychodach, to przypomnę. Pierwsze trzy kwartały obecnego roku do poprzedniego, tu mamy wzrost niemal o 100%. Przychody trzeci kwartał do trzeciego kwartału poprzedniego roku, to mamy wzrost o ponad 100%. Potwierdza to, że nadal jest, jakby te nasze wzrosty potwierdzają fakt, że na rynku nadal utrzymuje się duże zapotrzebowanie na nasze usługi i to jest właśnie odzwierciedlenie tego faktu, ale też faktu, że my mamy dobry pomysł na biznes i że ta nasza dywersyfikacja branżowa, geograficzna i technologiczna bardzo dobrze funkcjonuje. Marża brutto jest nadal zakładanym przez nas zakresie. Za trzeci kwartał to było około 33%.
Jeżeli chodzi o EBITDA, no tutaj również wzrosty niemal krotne, niemal stuprocentowe, przepraszam. Pierwsze trzy kwartały rok do roku to mamy niemal 84%. EBITDA trzeci kwartał do tego roku, do poprzedniego, też wzrost stuprocentowy i w trzecim kwartale tego roku udało nam się wykręcić właśnie niemal 16 milionów złotych EBITDA. Zysk netto to również wygląda bardzo pozytywnie. Trzeci kwartał tego roku do poprzedniego wzrost stuprocentowy do poziomu 9 milionów złotych netto. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację rynkową, myślę, że to jest tutaj warte skomentowania. Otoczenie biznesowe, w którym funkcjonujemy. Wszyscy wiemy i gdzieś tam słyszymy, że może też niektórzy z Państwa doświadczają jakiegoś takiego spowolnienia gospodarczego, które gdzieś tam czai się na horyzoncie, można powiedzieć trochę kryzysu. My ze swojej strony jakby nadal widzimy stałe zapotrzebowanie na nasze usługi, ale to wynika też z tego, że rynki, na których my funkcjonujemy, na których funkcjonuje grupa, one pozostają stabilne i mają w ciągłą perspektywę wzrostową. Nawet jeżeli gdzieś mamy lekkie wahnięcie, to w innym wertykale, w innym sektorze biznesowym bardzo mocno rośniemy. Nasz w ogóle model działania jest tutaj bardzo dobrze się sprawdza w obecnej sytuacji. Ta dywersyfikacja i nasze globalne działanie sprawia, że z jednej strony jesteśmy w stanie bardzo efektywnie pozyskiwać klientów, a z drugiej strony ta nasza obecność na kilku rynkach, a nie tylko zatrudnianie ludzi w Polsce, sprawia, że jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiadać na potrzeby klientów, bo przypomnę, my zatrudniamy ludzi nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii, Chorwacji czy Argentynie. Jeżeli chodzi o klientów, to baza naszych klientów jest bardzo dobrze zdywersyfikowana branżowo oraz geograficznie. Właściwie rośniemy we wszystkich tych branżach, które tutaj przedstawiamy. Największą z nich jest w tym momencie branża motoryzacyjna, a kolejna, druga w kolejności to jest branża geospecial. We wszystkich, tak jak powiedziałem, we wszystkich branżach rośniemy. Jeżeli chodzi o rynki, na których funkcjonuje największa pozostaje wciąż Wielka Brytania, drugi znaczący dla nas rynek to Niemcy. Dalej mamy, ważne jest dla nas również Skandynawia, Stany Zjednoczone, ale też w Polsce w ostatnim kwartale zauważyliśmy bardzo pozytywne symptomy związane ze wzrostem zapotrzebowania na nasze usługi. Króciutko właśnie tutaj mam taką przygotowaną dla Państwa taką charakterystykę poszczególnych krajów. Wielka Brytania, tak jak mówiłem, nadal perspektywa wzrostowa i też dlaczego? Tu musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest to kraj oparty o usługi. To są firmy, które w dużej mierze prowadzą działalność globalną, sprzedają swoje usługi poza Wielką Brytanią. Dlatego też jakieś perturbacje bądź wahnięcia na tym rynku mają raczej niewielki wpływ na zapotrzebowanie na nasze usługi i to jest właśnie odzwierciedlenie tych wzrostów, które my obserwujemy. Stany Zjednoczone, tutaj nadal jest wysoki popyt ze strony klientów, liczba projektów nam nieustannie rośnie. Nasz pomysł na Argentynę właśnie jest odpowiedzią na pojawiające się projekty w Stanach Zjednoczonych, bo dużą zaletą dla klienta ze Stanów Zjednoczonych jest posiadanie zespołu inżynierów, który pracuje niemal w tej samej strefie czasowej, no bo nasze biuro w Argentynie znajduje się w Buenos Aires, a z Buenos Aires do Nowego Jorku właściwie mamy jedną godzinę różnicy z poziomu stref czasowych. Niemcy, my tutaj głównie działamy dla firm z branży automotive i branży przemysłowej, one nadal pozostają stabilne. Te firmy mówią o z jednej strony o jakimś tutaj spowolnieniu, kryzysie, ale jakby my nie widzimy tutaj tego odzwierciedlenia póki co w zamówieniach. Raczej ten pipeline naszych projektów na przyszły rok wygląda bardzo dobrze. Skandynawia w dużej mierze jest to rynek medialny, który adresujemy właśnie poprzez spółkę Better Software Group i tutaj ta perspektywa pozostaje nadal stabilna i wzrostowa. W Polsce, tak jak wspomniałem, widzimy wzrost zapotrzebowania, głównie ze strony firm z branży windykacyjnej. Być może pewnie ma to związek, wydaje się, z obecną sytuacją gospodarczą w Polsce.
Jeżeli chodzi o pracowników, tutaj, jak mówiłem, my zatrudniamy ludzi globalnie, nie koncentrujemy się na jednym kraju i to bardzo, 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 bardzo duży wpływ ma na to, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez klientów i to, że na przykład Rumunia, dlaczego jakby otworzyliśmy biuro w Rumunii, dlaczego Timișoara? Dlatego, że to jest miejsce, które jest bardzo mocno wyspecjalizowane w kontekście branży motoryzacyjnej i oferuje i tam w tym mieście funkcjonuje bardzo dużo firm właśnie z tej branży, które zatrudniają no, tysiące osób, tysiące specjalistów, których my potrzebujemy i dla nas to jakby był to naturalny kierunek na otwarcie kolejnej lokacji. Warte zaznaczenia jest to, że w tym momencie wyraźnie spadła liczba ofert pracy na rynku w Polsce do najniższego poziomu od początku tego roku i my też widzimy wyraźne zainteresowanie kandydatów ofertami pracy. Coraz częściej otrzymujemy CV od osób dużo naprawdę doświadczeniem, co jeszcze powiedzmy rok temu w czasie COVID-a było raczej rzadko spotykane, bo bardziej trzeba było zabiegać o tego kandydata. Że to się przekłada na nieco mniejszą rotację w sektorze. Chciałbym się też odnieść tutaj do licznych artykułów o tym, że w Stanach Zjednoczonych nadchodzi apokalipsa, bo Meta zwalnia, Twitter zwalnia, będzie źle. Tutaj proszę sobie, jakby proszę pamiętać o tym, że rynek Stanów Zjednoczonych jest olbrzymi. Tam ta luka kadrowa jest wielokrotnie większa niż w Polsce. I nawet jeżeli te firmy zwolnią kilka tysięcy, czy zwolniły kilka tysięcy ludzi, to te osoby momentalnie znalazły zatrudnienie w innych firmach. I nawet widziałem taki bardzo ciekawy artykuł, taką analizę przygotowaną przez Goldmana, która mówiła o tym, że nawet gdyby wszystkie firmy technologiczne zwolniły wszystkich ludzi, to wpłynęłoby mniej niż 0,3 punkta procentowego na wzrost poziomu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Także ta branża technologiczna, mimo że jest olbrzymia, to ona w kontekście rynku amerykańskiego nadal jest niewielka i ma niewielki wpływ na wzrost bezrobocia. Dlatego też jakby z naszej perspektywy, no to jakby te zwolnienia sprawiają, że to jest jakaś szansa też dla nas na zatrudnienie dodatkowych osób, bo my również staramy się zatrudniać w Stanach Zjednoczonych. Co prawda nie tak szeroko jak w Polsce, ale to jest istotne, żeby nie tylko oferować klientowi zespoły takie offshore-nearshore, ale też żeby być blisko klienta, co robimy w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, ale też staramy się to robić w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o strategię na kolejne lata, jeżeli Państwo śledzą losy naszej spółki, to będzie pewnego rodzaju powtórzenie, a jeżeli ktoś nie wie, to też tutaj chętnie szerzej o tym opowiem. Otóż my zakładamy wzrost przychodów na poziomie między 25 a 35% rocznie. Co prawda my za pierwsze trzy kwartały tego roku przekroczyliśmy już te nasze plany związane ze strategią, niemniej jednak my tej strategii nie zamierzamy w tym momencie w żaden sposób korygować. To jest strategia na 5 lat, a nie na rok. Marże zakładamy, że będzie, marża EBITDA będzie na poziomie 11-14% i zakładamy wzrost zatrudnienia do poziomu co najmniej 3000 osób. Stąd też my potrzebujemy tych biur, globalnych biur, nie tak naprawdę tutaj kolejnego biura w Polsce czy w Chorwacji, tylko otworzyliśmy się mocno na inne, na dodatkowe lokacje, takie jak Argentyna czy Indie, bo wiemy, że w jednym miejscu, w jednym kraju będzie nam bardzo trudno osiągnąć taką skalę. I teraz w jaki sposób my realizujemy tą naszą strategię? Ja już o tym mówiłem, ale to troszeczkę jeszcze raz powtórzę, że to jest nasz model biznesowy. Nasz model biznesowy, który oparty jest o dywersyfikację, o to, że spółki, które działają w ramach grupy, są do siebie bardzo mocno komplementarne i one też działają w różnych branżach, oferują często nieco inny zakres technologii, ale też bywa, że działają na innych geografiach. My oczywiście zamierzamy rosnąć
u obecnych klientów, ale też zdobywamy nowych klientów. Jesteśmy otwarci wciąż na zakładanie nowych, wyspecjalizowanych spółek i na taki wzrost organiczny, ale z drugiej strony nie wykluczamy akwizycji. Jakby my wciąż jesteśmy otwarci na akwizycje, nie mówimy nie. Natomiast te akwizycje, o których my myślimy, to nie są akwizycje polegające na tym, że my chcemy dodać po prostu kolejne setki ludzi. My, patrząc na akwizycje, myślimy o tym, żeby ta akwizycja, ta nowa spółka, która dołączy, miałaby dołączyć do grupy, to będzie spółka, która otworzy nam nową geografię, przyniesie nam nowe kompetencje, zbuduje nam obecność na przykład w nowym sektorze biznesowym. Także my bardzo mocno w tym kontekście patrzymy na akwizycje. Wspominałem już o otwieraniu nowych centrów R&D poza Polską, to jest właśnie Rumunia, Argentyna, Daleki Wschód. My w tym momencie, w przyszłym roku na pewno będziemy się koncentrowali, raczej nie myślimy o kolejnych lokacjach, będziemy się koncentrowali na rozwoju właśnie tych, które otworzyliśmy w roku bieżącym. Nadal prowadzimy duże inwestycje na marketing i sprzedaż właśnie po to, żeby pozyskiwać nowych klientów. Jeżeli chodzi o jakby takie uwieńczenie tej naszej strategii, to my planujemy debiut spółki na giełdzie zagranicznej, amerykańskiej bądź europejskiej. Po co? Po to, żeby z jednej strony zwiększyć wartość spółki i z korzyścią tutaj zadziałać dla naszych akcjonariuszy, ale z drugiej strony po to, żeby jeszcze bardziej utrzymać naszych specjalistów przy nas, żeby mieć bardzo niski współczynnik rotacji, bo to jest bardzo ważne w kontekście rozwoju spółki i my tym naszym ludziom oferujemy programy opcyjne i jakby ten taki pomysł, wspólny pomysł na to, żeby gdzieś tam później pojawić się na giełdzie zagranicznej, ale to też jakby taka obecność na giełdzie zagranicznej sprawi, że my będziemy bardziej widoczni dla globalnych klientów, ale to jest jakiś taki plan gdzieś tam na te najbliższe 5 lat. Dobrze, no to sprawnie przeszliśmy przez prezentację, także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tutaj mam kontakt do Pani Joanny. Jeżeli jakieś kwestie Państwa bardziej zainteresowały, ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeżeli teraz przejdziemy do pytań, które się pojawiły, czy będą pojawiały, jeżeli na jakieś pytanie ja odpowiem zbyt ogólnie, albo Państwo będą chcieli coś uszczegółowić, to również bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z panią Joanną z NBS-u. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy spowolnienia w branży IT w Stanach nie wpłyną negatywnie na waszą działalność? Ja myślę, że ja na to pytanie już odpowiedziałem. Nie wpłyną i nie wpływają. My widzimy duże zainteresowanie ze Stanów Zjednoczonych. Dodam, że w ogóle firma Magna Electronics, ona się właśnie wywodzi z Ameryki, wywodzi się z Kanady, to jest firma z Ameryki Północnej. My w Stanach Zjednoczonych rośniemy u obecnych klientów, ale też widzimy zapotrzebowanie od nowych klientów. Także my na ten moment nie widzimy żadnego wpływu i patrzymy bardzo pozytywnie na Stany Zjednoczone. Dla nas jest to na przyszły rok jeden z kluczowych rynków, na których chcemy rosnąć. Dobrze. PGS Software mówił zawsze o krótkiej czy długiej ławce, czyli ludzi bez przydzielonego projektu. Jak u Was wygląda zarządzanie ludźmi i przydzielaniem do projektów? Generalnie jak wygląda zarządzanie ludźmi? Jakby sytuacja wygląda tak, że jakby spółka czy grupa zorganizowana jest wokół takiej, nazwijmy to, matrycy, czyli z jednej strony mamy wertykalnie mamy te branże, czyli mamy, nie wiem, automotive, branżę finansową, branżę GIS, a horyzontalnie mamy sajty oraz strukturę liniową. I struktura liniowa odpowiedzialna jest za zarządzanie ludźmi. I działa to w ten sposób, że jeżeli przychodzi projekt, to ten projekt czy lead, to on trafia do danego wertykału. Ten wertykał jest odpowiedzialny, powiedzmy, że jest to projekt automotive, to ten wertykał jest odpowiedzialny za rozmowy z klientem, za przygotowanie oferty, czyli tutaj to jest ważne to, że my tak naprawdę, ta osoba, która obiecuje klientowi, to później jest ta osoba, która ten projekt realizuje, tak? Czyli my już na tym etapie przydzielamy kierownika projektu i załóżmy, że wygraliśmy ten projekt, to później ten kierownik projektu przychodzi do struktury liniowej i ta struktura liniowa przydziela mu
w zależności od tego, jakie są potrzebne kompetencje czy umiejętności technologiczne, przydziela odpowiednich ludzi z danych lokalizacji. Czy to może być kilka lokalizacji, może być tak, że klient jest skoncentrowany na jednej lokalizacji, jak na przykład w tym wspomniana Magna Electronics. Ławka, my ławkę mamy, ale z ławką jest też tak, że bardzo często jak osoba zatrudniana, bywa, że zatrudniamy kogoś na ławkę, bo po co jest nam ławka? Ławka jest nam po to, żeby móc odpowiadać na potrzeby klientów, bo rzadko jest tak, że klient przychodzi i mówi, że on tutaj planuje i chciałby za 3 miesiące powiedzmy 25 osób. Przeważnie jest tak, że klient przychodzi i mówi, że tu i teraz potrzebuje ludzi, więc trzeba trzymać jakąś liczbę osób na ławce. Natomiast my bardzo mocno to monitorujemy i nie pozwalamy, żeby ta ławeczka była zbyt duża, no bo to jest jakiś tam dodatkowy koszt dla organizacji. U nas ławka przeważnie jest ławką krótką. Ci ludzie bardzo szybko z tej ławki znikają. Dobrze, witam. Do jak szerokiej grupy pracowników kierujecie program opcyjny? Dzień dobry, witam. Program opcyjny skierowany jest do dwóch grup. Skierowany jest do jakby kluczowych menadżerów. To jest jedna grupa, a druga grupa to są osoby na poziomie co najmniej principal, osoby techniczne. To są te dwie grupy i jakby ten program jest skierowany do właśnie tych dwóch grup. Jak prowadzicie działania marketingowe? Software house'ów jest dużo na rynku. To prawda, software house'ów jest dużo na rynku. My klientów, może powiem, jak my pozyskujemy klientów, bo to może być odpowiedzią na to pytanie. My klientów głównie pozyskujemy poprzez referencje. Są to polecenie, referencje od naszych obecnych klientów, z którymi współpracujemy. To jest jedna rzecz. I również tutaj dodam, że w ten sposób w dużej mierze pozyskujemy nowych pracowników, bo ponad 50% osób, które my zatrudniamy, to są osoby z polecenia. Czyli jak ktoś pracuje w Spyro, jest zadowolony z tej pracy, to poleca kolejną osobę. I my właśnie w ten sposób jesteśmy w stanie zatrudnić ponad 50% nowych inżynierów do spółki. Czyli jakby wracając do tego, jak pozyskujemy klientów. To są polecenia od obecnych klientów, od byłych klientów. To są nasze własne relacje, które tutaj z każdym menadżerów wnosi do grupy. My, tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo mocno zdywersyfikowani branżowo i też technologicznie. I te nasze działania marketingowe opieramy o content. To, co my staramy się reklamować, to nie to, że przyjdź do nas, mamy tam 20 czy iluś tam programistów, tylko my staramy się i pokazujemy kompetencje spółki. Bardzo przekonywujące dla naszych klientów są też case study czy referencje z projektów, które my realizujemy bądź realizowaliśmy. I to jest, powiedziałbym, taki nasz wyróżnik. To też to, proszę pamiętać to, że jakby w ramach, to nie jest jedna spółka, to jest grupa spółek i każda z tych spółek w ramach grupy jest do siebie komplementarna. My jak idziemy do klienta, to my klientowi jesteśmy w stanie zaoferować bardzo szeroki wachlarz usług. I często jest tak, że ten klient, jak już myśli o nawiązaniu współpracy z jakimś software house'em, to jakby on bardzo długo i mocno się zastanawia, bo dla niego to jest też pewien wysiłek. Jeżeli ta relacja będzie niewłaściwa, no to będzie go tam jakiś, poniesie w związku z tym jakieś koszty. Dlatego klient jest z jednej strony dosyć wybredny i patrzy na to, z kim będzie się wiązał i patrzy też na to, jakie usługi może zamówić w tej danej spółce. I my tutaj jesteśmy naprawdę, można powiedzieć, niemal one-stop shopem dla takiego klienta, bo jesteśmy klientowi w stanie pomóc od tej takiej fazy analizy, zaprojektowania, zrozumienia potrzeb klienta, przygotowania makiet, designu, wizuali systemu, bo później oczywiście zbudowanie, oprogramowanie tego rozwiązania. Na końcu bardzo często my te rozwiązania naszych klientów utrzymujemy, bywa, że w bardzo takim ścisłym rygorze SLA 24/7. Także jakby tak podsumowując, te działania marketingowe to w dużej mierze content marketing w ramach konkretnego wertykału, czasem konkretnej technologii i dzielenia się wiedzą z rynkiem.
Następne pytanie, jak wygląda obecnie sytuacja w branży automotive? Obecnie sytuacja w branży automotive wygląda stabilnie. My wciąż widzimy tutaj pojawiające się zapytania. Ja też jestem przekonany, że my jako spółka jesteśmy bardzo mocno widoczni dla tej branży i naprawdę firmy, z którymi współpracujemy, to są wiodący dostawcy technologii motoryzacyjnych na świecie. Czy zatrudniacie ludzi niedoświadczonych do przyuczenia, czy doświadczonych, czy droższych, na kogo się nastawiacie z działaniami HR? My zatrudniamy takich i takich. Czyli oczywiście, jeżeli zaczynamy z nowym projektem, to nie możemy wystartować nowego projektu opierając się tylko i wyłącznie osoby z małym doświadczeniem, czyli my ten zespół komponując klientowi nie zatrudniamy też samych seniorów, bo to też nie ma sensu, nie dajemy samych seniorów, no bo taski czy zadania w ramach projektu są różne, są i takie właśnie dla seniora, ale też jest sporo takich tasków, czy zadań, w ramach których właśnie junior się może bardzo dobrze podciągnąć. My, dodam, w każdej lokacji na wakacje mamy programy stażowe i z tych programów stażowych udaje nam się pozyskiwać bardzo, bardzo dobre osoby, czyli to jest taki okres 3 miesięcy w roku, lipiec, sierpień, wrzesień, podczas których my inwestujemy w to, żeby przyciągnąć do nas na staże ludzi bez doświadczenia, po to, żeby właśnie sobie szkolić tą kadrę, a nie tylko zatrudniać ludzi doświadczonych, bo tych ludzi doświadczonych jest po prostu mało. Bywa też tak, że zatrudniamy juniorów, czy tam osoby z bardzo minimalnym doświadczeniem i inwestujemy w to, żeby te osoby nauczyć nowych technologii, często technologii, które w tym momencie na przykład są bardzo mało obecne w Polsce. Mamy taki przykład, jest taka technologia, w ramach której mamy klienta i w Polsce myśmy naliczyli tylko wyłącznie 5 osób, więc nasza decyzja była taka, że trzeba będzie sobie tą kadrę wychować. No i z sukcesem udało nam się to osiągnąć. W tym momencie my już dysponujemy 10 osobami posiadającymi doświadczenie na poziomie junior i regular. Więc jak najbardziej interesują nas osoby z małym, powiedzmy, żadnym doświadczeniem, ale również osoby z bardzo dużym poziomem doświadczenia w danej technologii. Czy mają Państwo przeprowadzenie kolejnej emisji akcji? Nie. Jak oceniacie przyjęcie Better Software Group? Oceniamy to bardzo dobrze. Naprawdę to był super. Z perspektywy czasu to było to bardzo dobre, był to bardzo dobry ruch. Ja myślę, że zarówno dla nas, jak i dla Better Software Group. My dzięki Better Software Group bardziej zaistnieliśmy w branży medialnej. My posiadaliśmy przed przejęciem Better Software Group kilku klientów z tego sektora biznesowego, ale dzięki przejęciu właśnie BSG znacznie umocniliśmy swoją pozycję, głównie w Skandynawii, ale jak Państwo pewnie wiecie, a może niektórzy Państwo nie wiedzą, to Stany Zjednoczone są takim potentatem rynku mediowego i plan na przyszły rok jest taki, żeby jeszcze bardziej zaistnieć w Stanach Zjednoczonych w kontekście branży mediowej. Następne pytanie. Mówił Pan o dywersyfikacji branżowej. Chciałbym wiedzieć, czy macie kilku największych klientów posiadających znaczne udziały w przychodach spółki. Tak, 10 największych klientów generuje jakieś 51 czy 2, już nie pamiętam, procent przychodu spółki. Ale jakby to się cały czas zmienia. Tak jak pokazywałem gdzieś tam na tym wcześniejszym slajdzie dywersyfikację branżową, to każda z tych branż rośnie. Kiedyś bardzo duże było, ogromne było automotive i to automotive nadal bardzo mocno rośnie, ale ten udział procentowy gdzieś tam się troszkę zmienia, ponieważ te inne wertykały jakby zwiększają swoją obecność w strukturze przychodów. Indie, pytanie o Indie. Indie. Czy to nie jest trudne miejsce do zarządzania w IT? Podobno tam jest problem z jakością i terminowością. Indie posiadają, jest wiele stereotypów na temat Indii, takich jest wiele stereotypów na temat chyba nawet Polaków, powiedzmy. I teraz oczywiście, że jakby
Stereotyp Indii jest taki, że w Indiach to jest słaba jakość, problem z terminowością i oczywiście jeżeli będziemy szukali w Indiach tylko i wyłącznie niskiej ceny, to tak może być. Natomiast my na Indie trochę patrzymy inaczej, bo dlaczego myśmy poszli do Indii? Myśmy poszli do Indii dlatego, że jakby jeden z naszych klientów właśnie z branży automotive tego oczekiwał. I jakby i czego oczekiwał? Oczekiwał kompetencji, które łatwiej jest nam pozyskać. I proszę wziąć pod uwagę, jak olbrzymi jest to kraj, jak duża jest to populacja. I dzięki temu tam, nie wiem, specjalista z branży automotive w kontekście jednej technologii, to takich osób powiedzmy we Wrocławiu na przykład mamy 3-4, a w Indiach, w mieście Chennai, w którym my jesteśmy obecnie, to tych osób jest już liczonych w setkach. Więc to sprawia, że po pierwsze takie osoby jest nam łatwiej pozyskiwać. Zarządzanie oczywiście jest nieco trudniejsze, to prawda, bo kultura jest nieco inna. Natomiast jeżeli ma się na to pomysł i jakąś tutaj, jeżeli ma się na to pomysł i tego świadomość, to można to sukcesem realizować. Natomiast Indie kiedyś były uważane za miejsce, które jest tanie, dużo tańsze i ono jest nadal nieco tańsze od Polski, ale szczerze mówiąc ta różnica w cenach nie jest wcale taka duża. Jeżeli chcemy zatrudnić bardzo dobrą osobę, to ona nie kosztuje wcale dużo mniej od osoby z Polski. Natomiast różnica jest taka, że te osoby można tam pozyskać. No dobrze, to ja wygląda na to, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, bo o nie, jest jeszcze jedno. Przepraszam. Nie zauważyłem, już czytam. Panie Sebastianie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego w wykazie akcjonariuszy widnieje pani Dorota, a nie pan. Podobna sytuacja jest. No, powiem szczerze, gdzieś już kiedyś o to byliśmy pytani. My bardzo kochamy swoje żony. No, po prostu to trudno mi, jakby nie chciałbym tego dalej komentować. Dobrze, to są chyba wszystkie pytania. Może ktoś jeszcze rzutem na taśmę chciałby o coś zapytać? Tak. Jest. Czy planujecie sprzedać część akcji funduszom? Nie planujemy. To, co jakby w ramach wejścia na, tylko skomentuję, w ramach wejścia na rynek główny GPW i uzyskania niezbędnego free floatu, myśmy musieli troszeczkę akcji sprzedać i to była jedyna sprzedaż, którą planowaliśmy. Nie planujemy żadnej dodatkowej sprzedaży akcji. Dobrze, widzę, że to chyba wszystkie pytania z Państwa strony, chyba że ktoś jeszcze, to dajmy sobie chwilkę. To chyba wszystko. To z mojej strony serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie znali spółki, zainteresują się nią i będą śledzili jej losy. Serdecznie zapraszam na nasze kwartalne spotkania inwestorskie. Można się zapisywać poprzez NBS. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli byłyby jakieś pytania z Państwa strony, coś trzeba byłoby doszczegółowić. Zapraszam do kontaktu z panią Joanną z firmy NBS. Serdecznie dziękuję jeszcze raz i dobrego dnia. Do widzenia.